Alexa, wybierz numer do Gambrinusa. No cześć, tutaj Head. No cześć Head. Co tam? Słuchaj, wiesz co, bo potrzebuję tutaj, żebyś zatwierdził rachunek, bo gry z kosza chcemy kupić nowe do odcinka. No jasne, gry z kosza zawsze są tanie jak barszcz. No tak. Tak, gry z kosza są tanie jak barszcz, świetnie. Dzięki. No, nie ma sprawy, na razie, cześć. Ej, chyba to kupił. Mamy pieniądze! Bardzo dobrze. Nowe gry z kosza. Tak, gry z kosza są tanie jak barsz. Head, odbierz proszę. Te trzy klaśnięcia mogą oznaczać tylko jedno. Rozpoczyna się wielki odcinek Gier z Kosza, w którym będziemy testowali najdroższe krapy ze Steama. Już robiliśmy to, więc jest to druga część. Podobnie tak jak kiedyś przygotowaliśmy dla Was najdroższe gry, jakie udało nam się znaleźć na Steamie. Większość z nich jest wyceniona w absurdalny wręcz sposób. Spróbujemy sprawdzić, mówiąc krótko, czy ta cena ma jakikolwiek sens, czy reprezentuje grę, która rzeczywiście jest tak dobra, czy jest to po prostu jakieś dziwne oszustwo i przekręt. Domniemany oczywiście, bo nie mamy tutaj żadnych dowodów. Nasz plebiscyt najdroższych gier rozpocznie niesamowita, wspaniała produkcja Strike Mall, czyli Uderz Kreta. To jest casualowa gra 3D o chomiczkach, która ma 12 poziomów. Chomiczka? Tak, hamster. Chomiczki. Ale nie, to mają być krety. Pierwsze 4 poziomy to levele treningowe, no ale wszystkie kolejne poziomy będą wymagały od ciebie o wiele większych umiejętności, a przede wszystkim będą charakteryzowały się tym, że czas na uderzenie będzie o wiele krótszy. W każdym razie Strike Mall, czyli gra Uderz Kreta, kosztuje jedyne 719,99 zł. Przechodzimy do naszej kolekcji. Najdroższe krapy, oto one. Komisja Gier z Kosza i Zakładów zaprasza. Gdzie jest ta komisja? Tutaj. Aha, my jesteśmy komisją. Chciałbym Państwu przedstawić teraz Komisję Kontroli Gier i Zakładów. To co, jaka gra na początek? Strike Mall, czemu nie? Alfajny Mall, to nie jest Mall, tylko to jest Kret. Podoba mi się, czytelna, dobra czcionka, fajny blur na tle, fajny, sympatyczny Mall. Strike Mall, uwaga, jest start i to tyle. Czy będzie to uderzanie, uderz... O! Dużo poziom... O! Ja nie wybrałem jednego, tylko dałem gdzieś tu na środku. Nie wiem, czy słyszysz to? Jeee! Gratuluję, dostałeś nagrodę cesarza Chin. O patrz, trzeci się odblokował. Okej, okay. Czyli ty klikasz zamknięte i odblokowujesz je. A powinieneś pierwszy przejść, no, i kolejne. Coś jest nie tak. Ale zauważ, że nie chcę być wścibski, ale ten level nie różni się niczym od tamtego. Wygrałeś chyba. No nie wiem, wygląda to sympatycznie nawet, nie? No działa. Jakby było za 2 złote. No jakby było 700 złotych? No powiedzmy sobie szczerze, napracowali się. Każdy kred jest unikatowy. Ej, ciekawe czy można poza grać tymi, na padzie. Są identyczne. Poziom teraz wybierasz? No, opatrz, to blokował się. Ostatni. No dajmy ostatni, tak. Jeee, 120 sekund, aha, tylko jest więcej czasu. Świetnie, czyli każdy kolejny poziom to jest po prostu inny czas. Aha, one mole is one point. 128 kretów uderzyć? Yes, I have to hit. This game is dreadful. Jest, nie wiem czy oglądaliście Top Gear, ale tam był taki znany pan, Jeremy Clarkson się nazywa. I on zawsze mówił, jak mu się jakieś auto nie podobało, albo coś było nie tak, to mówił, że to jest takie not bad, a potem po chwili mówił actually, it's dreadful. To jest dobre podsumowanie awful tego, bo awful właśnie Jeremy Clarkson jest multimilionerem i jakby ta gra też jest dla multimilionerów. Zastanawiam się, może to jest tak, że te gry takie za 700 zł to jest dla tego 1% społeczeństwa, które zarabia miliardy, to jest dla nich tak jak wydać 2 złote. Ostatni poziom. Uwaga, ostatni level. Chcesz większe DPI na myszce? No, przydałoby się. To jest e-sportowa gra. Musimy Kwiścia wysłać do tego na relację, żeby zrobił tak, w Friendly Fire będzie konkurs. Gra na mole, tak jest. Dajesz, jeszcze 8. 7 sekund. 6, 5, 4. Yeah! Haha!
yeah, jestem dobry! No bo to był ostatni poziom. Aha. Nie ma się jak odblokować następny poziom. Nie wiem, czy rozumiecie, ale... Jak przechodzisz drugi, to się odblokował trzeci? Jak poprzedni przejdę, to się jak odblokuje ostatni. Gra jest tak zepsuta, że nawet nie ogarnęli tego, że poziomy nie są zablokowane. Tak, po ta prostu... gra to kompletny krab. Nawet jednego grosza na to nie dajcie. Daj, zagram sobie raz. No, zagraj sobie. A czy tu nie ma numerka nawet? No, rzeczywiście. Chcę mieć 100%. Success! Ta gra to jest taka stara, sprawdzona formuła nawet, bo już takie gry były. Ja bym powiedział, że wykonanie jest nawet okej, nie? Tylko jakby była za darmo. No, takie gry to w World of Warcraft masz w formie minigierek. No właśnie, minigierka, tak. Śmiesznie wyglądają te krety. Niektóre wyglądają trochę jak koty. Dochodzi do mutacji, dochodzi do krzyżowania gatunków. Głębokie backstory. Wiesz dlaczego głębokie? Bo to są krety i kopią w ziemi. No, podoba mi się ten wstrząs ekranu. To jest coś, co na pewno dużo nad tym pracowali. Z mózgu. Gratuluję, to jest najlepsza gra za 700 zł. Powiem wam tylko tyle, no, wsypcie kreta do rury i zalejcie go wodą. Wspaniały strike mall. Zobaczmy, czy działa najważniejszy przycisk w grze. Kolejna gra, o, wygląda fantastycznie, prawie jak Katharsis. Tylko, że tutaj gra, z którą mamy do czynienia, to Blastem. Blastem! Dobry tytuł. Stań w obronie wszechświata przed złą armią robotów siejących terror. Przejmij kontrolę nad statkiem i dosłownie rozpieprz wszystko, co się rusza. A jeśli się to nie rusza, to i tak to rozwal dla pewności. Blastem kosztuje jedyne 359 zł. Tanio, brać. Brać po 4 sztuki. To strzelak, dajesz. To jest ta gra, w której napisał twórca, że zmienia jej cenę na wyższą, żeby nikt jej nie kupił, bo ma problemy. Oj, dziwna rozdzielczość się ustawiła. Do tej gry trzeba mieć specjalne monitory. Blastem! A, jest. Wow. Tego się nie spodziewałem. No ja też nie. Jezu, ile ludzi. Oh my god. Co tu jest w rogu? Czytnik linii papilarnych. A, to jest. Play. Wow. Ej, fajnie wygląda. No. Super. Ta imersja, ta głębia. Jest mega dziwne, bo są takie wszystkie zmalutkie. Ta alternatywna, abstrakcyjno-dystopijna, majestatyczna rzeczywistość. Nie. Szczerze mówiąc, jest taka okej, nie, gierka, tylko to też jest taki coś, co się robi chyba raczej szybko, no nie ma aż tutaj takiej funkcjonalności. Powiem ci szczerze, no. Poziom inwentyki, innowatyki tej produkcji przekracza... Ciekawe jest to, że jest to tak gra zdesignowana, że ja w ogóle tylko się ruszam, a strzał jest automatyczny, wszystko jest automatyczne. Bardzo jest ciężko się w to gra. Hedziu, bądźmy konformistyczni. Co jest bardzo... Co ty gadasz? Generator losowych trudnych słów. Gra jest spoko. Tylko o co chodzi z tym, że twórca ją wycenił na jakąś kosmiczną cenę, bo jakieś bzdury napisali z zamkniętymi oczami, jak w Gwiezdnych Wojnach. Jestem ciekawy, czy jest coś dalej po prostu, czy to jest tylko ten jeden level, tajemnica wszechświata. Zrobić grę bardzo trudną, żeby nikt nie doszedł do drugiego levelu w grach z kosza i nie dowiedział się prawdy. A potem nas pozwą, że nie pokazaliśmy drugiego levelu. Nie! Nie da się, nie możemy powiedzieć, że jest to zła gra. Tak na zaliczenie pierwszego roku na informatyce. Dokładnie. Jest tylko taki drobny problem. Sztuje w A propos, to teraz ci uświadomię, bo jak wiesz, jestem znawcą asetów na Unity. No i mogę przyznać szczerze, że jest template tego typu strzelanki, tego typu gry. Rzeczą, która tutaj jest na pewno, zauważ, że jak trafię przeciwnika, to się ekran trzęsie. Tak, darmowy skrypt, który możesz znaleźć w 5 sekund no okay, na czyli... forum Unity. No dobra, no to podziękujemy, dziękujemy fantastycznym Blastem. To co teraz? 1000 Stages Adventure. Jeśli zdecydujesz się kupić tą grę, to ona jest rekomendowana przede wszystkim dla takich osób. Lubią kupić taką grę z takiego gatunku, który może czegoś cię nauczyć i dostarczyć ci rozrywki. Na przykład, niektóre gry, takie jak Warcraft albo inne strategie czasu rzeczywistego, mogą poprawić twoje umiejętności strategiczne, twoje ekonomiczne myślenie. Co ty mówisz? Takie coś jest w opisie. 539 zł i 99 groszy. 1000 stages mi się podoba. Czekaj, to. 1000 stages, proszę cię. Wow! Ale języków! I to jest wsparcie właśnie. Wow! Ty masz pałkę? Tak, to jest taka pałka, laska jak... Wow! Jezu, to muzykę słyszałem kiedyś w grach z kosza chyba. Ale jak się dziwnie steruje, coś to jest... taki, on ma przyspieszenie w locie, nie? Przyspieszenie w locie? Tak. Że przyspiesza jak... O! A to wszystko jedno. Wpadłeś w dół! O, wow! Ale to, że polska wersja jest, to się poczułem tak po prostu dopieszczony. Nostalgicznie. Czemu to jest napisane przyszłość?
Ty podróżujesz w czasie? Jest to jedna z tych tajemniczych gier, którą można interpretować na wiele sposobów. Tak się nazywa, że 1000 poziomów ma. No czy właśnie. To jest te 1000 poziomów, że tam leci ten wskaźnik w dół? O, dwa wielkie okręgi. Jeden okrąg. To jest alfabet Morsa. Przeczytam to. Po-mo-cy. Równie dobrze może być tam opisane, ale mamy cię. Tak, jak się to dziwnie chodzi w ogóle. Nie, serio, to wygląda jak jakiś kot, ukryty kot. Dziwne. O! Wow! Kolory. Nie wszystkie są kładki ruchome. Wow! Wow! Shit! Oh fuck! To co jest ten miecz? A czekaj, można coś? No tak, ruszać z nim tylko. Fajna gra. Dobrze, że ją przetłumaczyli, bo czuję, że będzie hitem na polskim rynku. Jeden prosty to? Trik. Co to jest? Jakaś kurwa. Widać. Jesteś super. W jakimś galarecie jakiejś. Ale podoba mi się, że odkryłem prosty trik. Wystarczy trzymać w prawo i do góry i skok. O, coś się zaczyna. L. Wow. Przeciwnik, co to jest? Ej, a może to jest, wiesz co, że to jest czwarty wymiar? Życie jest zbyt cenne. Shut it down. Shoot, pump, shoot. To jest moje życiowe motto. Jeśli lubisz oldschoolowe shootery z dynamiczną akcją, będziesz w niebo wzięty. Shoot, pump, shoot. Twoim celem jest eliminowanie wszystkich wrogów. Kosztuje jedyne 464 zł. Tak, dobrze super, słyszycie. Super. Shoot, pump, shoot. Nie znasz tej klasycznej gry. A to już wygląda jak konkretna gra. Wow, ej, spoko! Ej, wiesz co jest zajebiste? Nie da się celować do góry na dół. Tak? No. Informacja się pojawiła, dead. Oh fuck. Ja spróbuj tam wypaść poza planszę. O, super. O, yeah. Widziałeś te drzewka, jak były krzywo? Ale przynajmniej teraz masz ładny zachód słońca. No. Co ciekawe, jakby sam design gry jest ciekawy, dlatego że po każdym strzale musisz przeładować. Mhm. Czyli nie możesz walić seriami, musisz zastanowić się, dokąd strzelasz i co robisz, w odpowiedniej kolejności zabić wrogów. Przeciwników się. Oho. Czyżby hitboxy były niedoskonałe? W takiej grze wymagającej małpiej zręczności. Chyba wielkiego portfela. I teraz będziesz nagle game over. Next level. Wow. Ty, jest inny poziom. Wow, czyli ta gra ma jakiś wart... Co to, kamikadze ten? Leci pocisk. Patrz, jaki Matrix. Yes. Yeah! Wow, o, nie ma innych broni? Znam. Ona jest z YouTube'a. Mam ją w bazie mojej bibliotece muzycznej. Gra robi się... Naprawdę ekscytująca. Można wejść tu tutaj? Patrz, tam były schodki. I się spalić. Nie. A, nic nie można. Za śmierć. Sama koncepcja gry jest okej. Okay, no. Tak jakby myślę, była za złotówkę. Adventure Trip, która wygląda trochę jak przygody Indiana Jonesa. Adventure Trip to interesująca gra, która posiada nieskończenie wiele możliwości, no i możesz ją przejść na wiele sposobów. Odkrywaj mechaniki gier, żeby znaleźć różne sposoby przejścia danego poziomu. I tu jest super jeszcze takie stwierdzenie: znaczenie życia jest inne. Odnajdź radość i zabawę i podziel się nią z innymi. Cena, uwaga, bo cena też jest bardzo fajna. Jedyne 719 zł i 99 groszy. O, super, teraz ja. Dynamika, akceleracja. O, mamy tutaj niestety wersję. Wow, Indiana Jones! No i ty, musimy podciągać do skały, patrz. To niedługo będzie w Fortnite. Wow! Ej, to jest lepsze niż Drake's, tego, z Drake's, Drake'sy. Fortuna Drake'a, Drake nie ma takiej fortuny, żeby temu dorównać. Wow! Ej, on tu idzie? Ja myślałem. W końcu czuję takie, że obcuję z takim geniuszem designerskim jak Shigeru Miyamoto, który projektował Mario i każdy poziom był tak przemyślany. Uwaga! Tak. No, przegrałeś. Koniec. No, jest szybszy ode mnie. No, on jest szybszy właśnie, nie jest przewalony. Tylko tutaj się
Jest coś trochę blokuje. O, fuck. Siły. Tak zrobić, szybko spieprzać. No, nie ma szans. Nie ma szans, jak tego wziąć. Jak wysoko? No, i teraz wlazł w ciebie. Ale teraz niżej w ogóle to leci. Wcześniej tak nie było. What? No rzeczywiście, każdy klejnot leci teraz niżej. Czekaj. O Boże! jednak są emocje. Czekaj! Dobrze. Czwarty level, dało się. Development console! C-level 4 couldn't be loaded! Has not been added to the build settings of asset bundle. Nie dodali sceny kolejnej, levelu kolejnego nie dodali. Czyli są trzy levele? Tak, czwarty się nie dodali sceny. Co za geniusze. No super, to taki trochę early access. Co za oszustwo, ja pierdolę. Ja idę na policję, zdenerwowałem się, dzwońcie na prokuraturę. No, nasz kolejny tytuł jest zaiste nietypowy. Jest to ADR Labeling Game. ADR Labeling Game uczy graczy podstaw znakowania pojazdów, które przewożą niebezpieczne materiały i towary. Super, wspaniała gra, zobaczmy jeszcze cenę. Bardzo tania, kosztuje jedyne 2041 zł i 99 groszy. Zachęcamy do kupna. No i została nam gra wieczoru, ta fantastyczna, tajemnicza gra ADR Labeling Game. To jest... Co się dzieje? No niestety. O, działa jednak. Jednak działa. Zrobił to człowiek, który nazywa się Kuljetus Turva. Oj. Podobno jest to gra edukacyjna i jest napisane tylko start i wyjść. Są trzy rodzaje pojazdów, tak? Proszę oznacz jednostki. Metanol. Fuck. Możesz przesuwać. No. Widzę. Fajne. Tam jest podręcznik, jakiś chwilkiem podręcznik. Gdzie jest podręcznik? Substancy. No, po prostu. Czyli to jest gra... Co 2000. Dobrze, że jest na Steamie. O, patrz. Czyli ten model jest 3D. To jest w ogóle imponujące. Znaczy to jest ogólnie jakby no... Gra, jak rozumiem, taki test, nie? Że tak. Musisz ty wiedzieć, co robisz, ale... Dlaczego coś takiego jest na Steamie? Przecież nie ma testów na prawo jazdy na przykład na Steamie. Drzewo? Ryba? Martwa ryba. To wygląda jak Dark Souls. Czaszka, martwa ryba w mrocznej rzece nad mrocznym lasem. O, z każdej strony? Come on. Zobaczmy. O! Invalid marking, one problem. No, a jak zobaczyć, które jest złe? Nie da się. Tu nie ma żadnej wartości nigdy nie, edukacyjnej. A, dobrze oznaczyłem. Żeby było śmieszne i to dobrze to zrobiłem. Tak? Zobacz. Takie dałem przecież. Czyli to... Aha, tylko że jeszcze dałem to. To jest szkodliwe dla środowiska i zbiorników wodnych, zdaje się. Czyli czaszka 6. Invalid marking? Why? Problem jest taki, że ta gra nie pokazuje ci nic. Wow! Numer Unii. Metanol. O, patrz, podwójny. 3, 3, 6, 1230. To dobrze dałem. Dobra, chyba musimy to... Co? Robimy to do końca? Top text, bottom text. Trzeba wpisać. 3, 3, 6, 1230. No i co, gotowe? Ja uważam, że jest dobrze. Jest! Dobrze! Gra działa, no. Już teraz będę wiedział, że... 1230 metanol. 1230 to metanol, pamiętajcie, niebezpieczna substancja, no łatwopalna. Nie pijcie metanolu, bo oślepniecie. Nie będziecie mogli grać w grę, to jest prawda, takie są właściwości metanolu. Wiem. Skąd wiesz? Co tam dodałeś? O matko. No to porne jest trochę sterowanie, ale praca inżyniera bezpieczeństwa nie jest łatwa. Tak wygląda właśnie gra za 2000. Moim zdaniem jest bezsensowna, bo takie ćwiczenia to co można robić w zeszycie albo po prostu w internecie, bo większość tej informacji jest. A natomiast dlaczego to jest na Steamie? Dlaczego to tyle kosztuje? To są pytania, na które zna odpowiedź tylko Słomen Kulietu Sturwa. Oj! Tak oto prezentują się najdroższe krapy ze Steama, jakie znaleźliśmy, odcinek drugi. Trzeba przyznać, że było to dość imponujące i bardzo ekskluzywne, bo są to gry dla najbogatszej części społeczeństwa. Jeśli chodzi o to, czy którakolwiek z nich nam się podobała, to jest właśnie trudne pytanie. Żadna z tych gier mi się nie podobała. Grą, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i zapłaciłbym za nią dokładnie taką kwotę, jaką życzą sobie twórcy, jest Strike 'em All. Fantastyczna gra o biciu kretów młotkiem. Niesamowity soundtrack przede wszystkim. A co podobało się tobie? Najbardziej podobała mi się gra ADR Labeling z tego względu, że jest to gra czysto naukowa. Jest to gra, która czegoś uczy. Metanol. Kiedy pytają mnie, dlaczego lubię grać w ADR Labeling, mówię im metanol. Dziękujemy bardzo za oglądanie naszego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić 100 000 dolarów na naszych kontach.
Hej, zostało mi jeszcze trochę pieniędzy, możemy kupić więcej gier. Weźmy kurczaki. To jest taka jedna z tych gier, które możesz grać godzinami. Wiesz, na czym polega ta gra? Za 700 zł? Która jest dla fanów Silki i Pepy? Trzeba naciskać cokolwiek. Ekstra. I co się potem dzieje? Nic się nie dzieje, po prostu. Aha. To najlepsza gra, jaką widziałem. Zastanawiam się, po jakimś czasie... One się wykluwają? Nie, mam nadzieję, że nie. Ale że po jakimś czasie na przykład to się... Zawiesi? Nie, że się te jajka układają w obraz. Tam będzie goła dupa albo coś, nie wiem. Tak naprawdę odkryłem sekret. O, drugi poziom. Wow. Wow, teraz jest więcej, na pewno jest więcej teraz. Może to jest ukryty jakiś ciąg matematyczny. Absurd. Ciąg do pieniędzy. Patrząc na absurd i dziwność tej gry, podejrzewam, że to może być gra stworzona przez kosmitów, którzy podali w tym ciągu lokalizację, gdzie wylądowali w Układzie Słonecznym. Super gra.